W posiadaniu krążka drużyna GKS-u Bagin. Spod niebieskiej szturc jest 3-0 dla GKS-u Tychy. Uderzał ten, który na co dzień nie ustawia się pod niebieską linią, czyli Roman Szturc. To jest najskuteczniejszy zawodnik GKS-u Tychy w tym sezonie. Przed tym meczem 4 gole i 2 asysty w jego dorobku. Teraz wydaje się, że to on strzelił, że tam nie było zmiany toru lotu krążka przez żadnego z jego kolegów. Ładny, mocny.